Wyburzacze z Kuźni Raciborskiej jadą na nową robotę. Wiadomo jedynie, że trzeba zrównać z ziemią fragment budynku i że na działce jest bardzo ciasno. Właściciel już czeka na ekipę Justyna. Witam, witam pana prezesa. Witam mnie prezesa. Ja mam. Masz na zapas. O, dziękuję. Cześć, cześć. Chodź, pokażesz mi, co tam mamy ciekawego dzisiaj. I co będziemy tutaj? To tak, tu ta dobudówka. Oddzielić. Oddzielić, fajnie. No. Całe położyć. Mhm. Fundamenty zostają. Mhm. Nie wiesz, jak te szyny tu idą? Czy one idą tak, czy w tak poprzek? Tu prawdopodobnie tak. Jest tylko z tej strony jedno, albo... Bo tak chyba nie lecą, tam nie widziałem, żeby tam coś było. Tu jest, tu wystaje, ona idzie tak. To ona leci tak, no. No to dobrze, to dobrze, to jest bezpieczne. To jest gitara. Można więc uwalniać z łańcuchów bestie. Justyn ma już w głowie wstępny plan demolki, ale trzeba będzie jeszcze posprawdzać parę rzeczy. Rozbiórka oddzielająca od jeden budynek od drugiego zawsze to jest taki delikatny stres, no bo nie wiadomo jak się to zachowa. Zawsze jest takie zagrożenie, że może coś pójść nie tak. Słuchajcie, temat jest taki, że u góry według mnie jest zbrojnie na górze i byłoby trzeba zrobić próby na takie puknięcie u góry, byś musiał iść do góry najlepiej. Mhm. Stać obok, ja lekko zrobię taką małą dziurkę przy tym i będziesz widział, co się dzieje, a wypatrz się na boki, żeby coś ze ścianą się nie robiło, nie? No dobra. Zrobimy takie próbne, wiesz, pod papą. Bo popatrz, tu jest całe, to są grube zbrojenie, wiesz? Podrzucisz mnie do góry najwyżej, bo... Dobra, ale to flaszka wisisz. Gdy się ma koparkę, drabina nie jest potrzebna. Zobacz, tam masz coś, szpadel może, dajcie mu szpadel, żeby zdarł papę przy całej ścianie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje pod spod, bliżej tego budynku. Bo to jest wszystko zależne, wiesz, jak jest głęboko pręty bite. Ciepnij mu tam do góry, Seba. Tomek! No, rzucaj, rzucaj, jest daleko. Przy ścianie, wiesz? Mnie interesuje, jak to tam wygląda. Ale wali papą. Tutaj papy będzie... Seba, Big Baga wziąłeś? Nie. Ojojoj.